Jasna Góra jako duchowa stolica Polski jest także szczególnym, wyjątkowym miejscem w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dbamy o to, aby wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają w okresie świąt Bożego Narodzenia na Jasnej Górze, mogli tutaj doświadczyć nie tylko obecności Najświętszej Marii Panny, ale także ucieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia. Stąd też dla pielgrzymów, jak w latach poprzednich, przygotowaliśmy trzy szopki bożonarodzeniowe. Pierwsza to ta, która znajduje się przed wieczernikiem. Wchodząc na Jasną Górę od strony domu pielgrzyma, widzimy piękną szopkę, potężne figury. Kolejna szopka znajduje się tu, w Bazylice Jasnogórskiej, przygotowana przez naszych braci Paulinów. I trzecia, ta, która chyba najbardziej cieszy najmłodszych pielgrzymów, to ruchoma szopka przygotowana na fosach jasnogórskich. Wszystkie szopki, które przygotowujemy tutaj dla pielgrzymów, mają one pomóc w lepszym przeżyciu świąt Bożego Narodzenia, a także w uświadomieniu sobie, że Bóg staje się człowiekiem, przychodzi do nas, staje pośród nas, aby być Bogiem razem z nami. Nie chce być Bogiem, który jest gdzieś odległym, gdzieś w chmurach, gdzieś w niebiosach, ale jest pośród nas, aby kroczyć z nami drogami naszego codziennego życia. Czasami pada pytanie, co jest najważniejsze w szopce bożonarodzeniowej? Oczywiście rodzący się Jezus, więc On powinien być i jest w centrum każdej szopki bożonarodzeniowej, ale też różnego rodzaju dodatkowe symbole, które znajdują się w szopkach robionych w kościołach, w kaplicach, mają nam przypomnieć, że właśnie Jezus rodzi się w każdym z nas, że Jezus rodzi się w naszych domach. Nie rodzi się w miejscach uprzywilejowanych, ale jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek, zwłaszcza ten cierpiący, chory i potrzebujący. Wiemy, że nie wszyscy na Jasną Górę będą mogli przybyć w czasie świąt Bożego Narodzenia, stąd też zapraszamy tradycyjnie. Jasnogórskie szopki są dostępne dla pielgrzymów do 2 lutego, czyli do Święta Objawienia Pańskiego.